Witam, jest 13 września 2017 roku. Jestem nad Odrą, niedaleko miejscowości Milsko, województwo lubuskie. Planuję łowić dzisiaj szczupaki. No, mam nadzieję, że uda się jakiegoś fajnego upolować dzisiaj. Zobaczymy. Jeszcze powiem, że na tych główkach nie było mnie z 15 lat. Dzisiaj mi tak rano spontanicznie coś tknęło, żeby spróbować jednak wrócić na te ostrogi. Paki tu fajnie brały te 15 lat temu. Tyle, że wtedy prawie wszędzie brały. Może obrotówka okaże się skuteczna, żeby pobudzić do obrania. O, od razu. Ja pierniczę, zmieniłem przynętę. Ja już uwierzyć nie mogę, bolek mały. Mały boleń. I to na taką szczupakową obrotówkę. Dobra, do wody. Kto by pomyślał, że na takie coś bolka złowię? Jest pierwszy nieduży szczupaczek. A może? Wymiarowy. Pierwszy. Z wodą ze 40 minut, szczupak i boleń na razie. Chodź. Kuźwa mać! Chciałem go na wędce podnieść i spadł. Taki z 50 cm był. No trudno, ryba też musi mieć szansę. Łowię dalej. Jest. Coś w obrotówkę uderzyło. No ja pierniczę. Drugi boleń. Na obrotówkę. Dziwny dzień. Miałyby szczupaki, ja mam dwa niewymiarowe bolenie. O, i okonek. Też na tą obrotówkę. Tutaj czuję, że mógłbym dużo okoni bardzo złowić, gdybym wziął odpowiedni sprzęt. Próbuję przy brzegu, w tych zaroślach.
Spróbuję na gumę. Miejsce takie, że naprawdę powinien szczupak stać. O, jest! Ale wyczułem. O, fajny chyba. Ale wyczułem. Czułem, że musi tutaj stać. A nie duży chyba. Już skapitulował. A wymiarowy powinien być. Powinien tak pod 50 cm mieć. Zobacz, jeden szczupak przy brzegu spadł, dwa bolki i ten tutaj śledzik. Nad wodą tak z półtora godziny. Dobra, płyń, płyń, płyń. I popłynął. Tak jak mówiłem, śmierdziało mi tutaj rybą. Jest. Drugi. Kurwa, spadł. Ten mógł być fajniejszy. Niech to szlak. I pod samymi nogami drugi. Pod samymi stopami wziął, jak wyciągałem przynętę. I popłynął. Udało się go w miarę sprytnie wypiąć. On się tylko nie wywrócił. Jest. A, okoń tylko. Thank you.
No i łowienie dobiegło końca, nad wodą byłem koło 5,5 godziny. W tym czasie udało mi się złowić 4 nieduże szczupaki, 2 nieduże bolenie, 4 okonie i sandaczyka. Niestety prześladują mnie niewymiarowe ryby. Może przez to, że postanowiłem, że złowię coś na patelnię i trudno będę mięsiarzem, ale zjadłem jakąś rybkę. Jak na razie nie jest mi to dane. Przez to, że biorą właśnie niewymiarowe i wypuszczam po prostu.